Zobaczcie, kochani, nie do wiary. Jogusia weszła do bocianówki, mimo że tam na skarpie jedzenie, ale widać, że tam chyba nie jadła, skoro tutaj ta taka głodna. No i dałem puszkę tej karmy mokrej, która przyszła od pani Ani, tej Basik. No widać, smakuje kotkom. Przynajmniej smakuje jogusi. No. Tutaj położyłem, o, resztę puszki. Mamy majeczkę. Tam liże. Tam bimbusia poszła. Ciotka płaczka. Nie kusi się. No jest taka papkowata. Gdzieś centymetr było galaretki na wierzchu. A później taka papkowata, że nie szło opróżnić przez pukanie. Nie wyskakiwało. Czyli jak pasztet. Jest jak pasztet. No ale jogusia je. Tak? I smakuje jej. Czyli co? Dobre jest. Tylko te są już najedzone. Kocury. Bimbusia tu się grzeje. Na fotelu, w którym siedziałem. Zagrzałem jej. Cienki Boluś. Jak tam? Tak? No. No, a Loluś w beczce siedzi. Nie wychodzi. Ach, kulka mi wpadła tam. Nadepłem, podskoczyła i wpadła do kuwety. Będę musiał wyjąć. Jeszcze zanim pójdę, to chcę otworzyć żwirek, uzupełnić tutaj. Bo już jest nieduża. No, zobaczcie, najadł się. O. Najadł się kiciulek. Latają po dachu. Nie? Co to się dzieje? Latają po dachu. No. I gdzie on pójdzie? Teraz? No, chciałbym, żeby się przeniósł tutaj do bocianówki. I w bocianówce zamieszkał. A zaraz Maja będzie darła się. Maja, odejdź! Odejdź od niego! Odejdź. Maja, odejdź. Bo ty zaraz będziesz... Zaraz będziesz warczeć. Zaraz będziesz warczeć. No. O, już. O. Idź na dwór. Zaraz pójdziemy do pokoju. No. A on niech sobie szuka tutaj miejsca. O, zadowolony. Ogonek w górę. On tu za mną przychodzi zawsze. Maciulinka. A, zobaczcie, gdzie się... O! Wskoczyła mi majeczka na kolana. A szramek się tam ułożył, zobaczcie. Do spania. No. Już kotki najedzone. Już? Nie bucz? Nie bucz! Co buczysz? No, buczy i buczy. Jak to ja mówię nieraz, jak się zdenerwuje na nią sekutnica. A co to słowo znaczy sekutnica? Sekutnica to jakaś taka chyba zawzięta. Jogusia sobie tam chodzi, sprawdza. No, póki ja jestem tutaj, to ona się pewniej czuje i trzyma się mnie. Ale jak
Wyjdę na dwór, to ona za mną poleci chyba. No, który tu kot jest? Któryś tu wchodzi? Który tam jest? Nie ma, nie widzę. No. Już zaczynasz? Nie patrz i nie warcz. Nie patrz i nie warcz. No, cicho. Cicho. Bo przyjdziesz cicho. No. Marudo jedna. Schowaj ten język. Schowaj ten język. No. No poszedł. Poszedł na dwór. Marudziła, marudziła i wypłoszyła. Ła, 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 ła. Ła, ła, ła. No co? Co się krzywda dzieje? No tam. A, Maciulinka. Do beczki pójdzie? Ona zawsze do beczki szła. No. Nie zjadł wszystkiego. Zostaw, zostaw, zostaw. Nie tykaj, nie tykaj tak. To nie do zabawy jest. O, 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 widzicie? Już tam się szykuje powoli. Do tej beczki chyba. Masz tutaj. Maja, znowu zaczynasz marudzić? Jak stara babcia. Upierdliwe to. O, przyszedł. Przyszedł nasz. Nasza Jogusia, Niciusia. No, połóż. Wejdź sobie tam do któregoś domka i śpi. Tutaj. O, weszła. Weszła. Weszła do tamtego domku. Kochani, zobaczcie. O. Może będzie spać tam. No, śpi tam. Zostań. Zostań, bocian wece. To będzie twój domek. Tak? Nie? Nie pasuje? Siedź, siedź. Bo tu wyjdziesz, to zaraz cię będą atakować. Stare wygi. No. Na dworze ciepło. Temu jest ciepło, zimno. Teraz 4 stopnie. Kochani. No. Ale zaraz zobaczymy. Ile ma być jeszcze dzisiaj. W nocy. Zaraz zobaczymy. Dobra. Zaraz aplikacja YoWindow. Jest, mamy. Mamy 4 stopnie. I teraz. O, i zaraz zobaczymy. 3 stopnie. Pół do 2 stopnie o północy. 1 stopień o pół do 4 rano. O, 0 stopni. 5:56. O, minus 1 o 7 będzie. O! Widzicie? Mróz będzie. Minus 1 będzie rano o 7. Słyszycie? Będzie zimno. Ubierać skarpetki i kalesony. Bo będzie zimno. No. Jogusia, zostań tutaj. Bo będzie zimno. Słyszysz? Kiciulka. Będzie zimno. Zostań tutaj. No. Chodź. Będzie zimno, choroba. No, czyli kochani, zaczyna się.
Zaczyna się zima. Jeszcze nie astronomiczna, ale temperatury już ujemne. No. Nie w kit dmuchał. Kochani, nie w kit dmuchał. Czy w kit dmuchał? Jak tam się mówi. O, zobaczcie. Szpiczek, jak ten szlamek się skulił. On wie, że tam będzie ciepło. W tym. No. Sam będziesz spał? No, zakropiłem mu oczko. Prawe, bo tak trochę mu jakby uzawiło. To już profilaktycznie. Żeby mu było cieplej. Temu, żeby zdrowiało. Co ja mówię? No. No, miałem dzisiaj ładnie dzień przepracowany. Miałem odwiedziny. Dobrze mi się dzisiejszy dzień spędziło. Były paczuszki, kochani, jak widzieliście. W sumie 4 paczki, bo jedna była dla Soni. Tutaj 3. Internauci pamiętają o kotkach. Wspomagają na różne możliwe sposoby. I Bóg im zapłać za to, co czynią dla naszych kotków. Pomagają kotkom, no i mnie pomagają w ten sposób. Bo cóż, bez was, kochani, nie byłoby tego. Nie byłoby tego, co jest. I za to wam jestem wdzięczny. I kotki, które nie mówią, ale tym, jak się cieszą, dają do zrozumienia, że są szczęśliwe. Dzięki wam. Bóg zapłać wam.